Witam serdecznie, z nami zwycięzca Arkadiusz Bułanowicki. Powiedz mi, ostatnia twoja przygoda z walką tutaj, to była porażka, teraz zwycięstwo. Jak się czujesz? O, bardzo dobrze, marzyłem o tym bardzo długo, żeby wreszcie wygrać. Ostatnie dwie walki, no to tak jak mówisz, porażki. Dzisiaj wygrałem, bardzo mnie to cieszy. Jaki był ogólnie rzecz biorąc plan na walkę? Plan na walkę był taki, żeby przewrócić i skontrolować, ubić, ewentualnie poddać. Poddać się nie udało, no ale kontrola wyszła, wszystko fajnie się skończyło, także jestem zadowolony. Tak prawdę mówiąc, to jak miałem uczyć sobie wymarzyć jakieś zakończenie, to właśnie przez decyzję, przez kontrolę, dominację, przez całą walkę. Marcin naprawdę fajne warunki postawił, fajnie tego bronił, fajna walka, bardzo dobrze walczył, szacunek dla niego. Zaskoczył cię czymś? Czy zaskoczył? Defensywnymi zapasami. Myślałem, że łatwiej będzie mi go skontrolować, znaczy kontrolowałem, ale myślałem, że łatwiej będzie mi go położyć na plecach i kontrolować jakby dalej od oktagonu, od siatki, a fajnie bronił, fajnie próbował wstawać po siatce, to bardzo, bardzo duży plus. I fajnie bronił obronienia za jedną nogę. Tak, widziałem, to było naprawdę dobre. Powiedz mi, jeśli chodzi o decyzję, drżałeś w ogóle, czy byłeś w 100% pewny zwycięstwa? Nie no, przed samą decyzją, no to nie miałem wątpliwości, no bo wiedziałem, że tu wszystkie rundy były dla mnie. Już po walce, po skończeniu walki, nie miałem wątpliwości co do werdyktu. Jakie dalsze plany? Nie wiem, wiesz co, nie wybiegałem. Przed poprzednimi walkami robiłem ten błąd, że myślałem, co będzie dalej, gdzie dalej zawalczę, jak wygram, co będzie dalej. Teraz nie myślałem o tym kompletnie. Skupiałem się tylko i wyłącznie na tym dniu dzisiejszym i na niczym dalej. A co będzie dalej, to zobaczymy. Powiedz mi, chcesz komuś podziękować? Coś na koniec jeszcze powiedzieć? Przede wszystkim dziękuję mojemu trenerowi, jednocześnie przyjacielowi Damianowi za to, że był ze mną przez całe te przygotowania, również na narożniku. Bardzo mu dziękuję. Dziękuję również Kubie, który również pomagał mi w przygotowaniach. Był dzisiaj ze mną. Dziękuję całemu Oktobusowi Łódź za wszystkim trenerom, sparing partnerom, kolegom. Dziękuję również chłopakom z Anakondy, bo tam często jeździłem na sparingi. Również mnie dociążali. Dziękuję wszystkim rodzinie, mojej żonie, za wszystkim kibicom, wszystkim przyjaciołom, którzy dzisiaj tutaj przyjechali mi dopingować. Słyszałem ten doping, to bardzo pomaga, naprawdę. Fajnie jest mieć wsparcie przyjaciół. I dziękuję wszystkim tym, którzy mi kibicują. Okej, ostatnie pytanie, już cię nie męczę. Co imprezka teraz w Pabianicach? A wiadomo. Teraz jakiś afterek, ale delikatny. Jutro urodziny syna jeszcze, także. To wszystkiego najlepszego, zdrówka, no i powodzenia w następnych walkach. Wszystkiego dobrego. Naprawdę świetna walka, gratuluję.